Hej, witam was w pierwszym tutorialu na Kale, znaczy kanale. Palicie papierosy? Jeśli tak, to pewnie zdarzało wam się je gasić. Ale gaszenie ich na śmietnikach, na murach czy na innych rzeczach jest zbyt nudne? Może warto przemyśleć rozpoczęcie gaszenia papierosów na ludziach? To niezwykle zabawna alternatywa. Oto materiał ukazujący typowe zgaszenie peta na człowieku. Zabawne, co? Chcielibyście tak zrobić, ale nie wiecie jak? Na szczęście ja was nauczę. Punkt pierwszy. Podejść do przypadkowego gościa na ulicy. Tylko takiego, który nie ma papierosa, bo możecie się odpłacić tym samym. Jak już znajdziesz ofiarę, to po prostu przyłóż papieros do jego skóry. Tylko żarzącą się część, a nie oślinioną, która była w buzi. Jeśli człowiek zauważy twój zamiar i zrobi unik, bądź zatrzyma ci rękę, uderz go powal na ziemię, zacznij dusić i wtedy zgaś na nim szluga. Jeśli powalenie się nie uda, a osobnik zacznie się bronić, wyciągnij nóż bądź paralizator. Dźgnij go lub poraź prądem, w zależności, które narzędzie wybrałeś. Pokażę wam, jak poprawnie poradzić kogoś prądem. Bartek! Chodź! Jestem. W końcu mój moment? Tak. Jupi! Co mam zrobić? Dać się poradzić prądem. Wiesz, jednak nie chcę występować w twoim filmiku. Nara. Wracaj! Ej, nie! Dobra, a teraz pokażę wam, jak dźgnąć kogoś. Na przykładzie Bartka. Nie! Wracaj! Zostaw mnie! To nie jest takie straszne, uspokój się! Zostaw mnie! W sumie Bartek pokazał wam idealnie, jak wbić nóż. Dobra, więc po porażeniu czy wbiciu noża, człowiek powinien stracić czujność i skupić się na bólu. I wtedy jest odpowiednia okazja, żeby mu zgasić papierosa. A jeśli te ataki również uda mu się odeprzeć, to sięgnijcie po broń ostateczną. Chyba nie muszę nikomu tłumaczyć, jak tego używać. Celujesz i BUM! Au! Czemu to zrobiłeś? Stałeś na linii ognia! Dobra, na czym to ja? A tak, po postrzeleniu typek powinien upaść na ziemię, wijąc się z bólu. Zwłaszcza jeśli traficie pomiędzy nogi. Wykorzystajcie tę okazję, by mu te zgasić. A jeśli wytrąci wam pistolet z ręki, zanim strzelicie, to... To znaczy, że macie do czynienia z jakimś mistrzem sztuk walki i nie macie z nim szans. Uciekajcie i gdy będziecie mieć pewność, że go zgubiliście, szukajcie innej ofiary. I to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnym poradniku. Cześć! Niech ktoś wezwie lekarza, ten nóż chyba uszkodził mi mózg.